Witajcie kochani, to jest projekt Owca, to jest kolejny odcinek naszej serii Okiem Owcy. Ja nazywam się Maciek Zagwojski i poprowadzę nas dzisiaj przez Boże Słowo w taki trochę niespodziewany i nieoczekiwany sposób. O czym dzisiaj? Dzisiaj o tym, jak Pan Bóg jest i jak może być obecny w naszym życiu. O tym, czy jest daleki, czy jest bliski. O tym, czy możemy sięgnąć po Niego, do Niego i w jaki sposób. Posłuchajmy. Jest w nas czasami taka myśl, że po tym, jak Pan Jezus wstąpił do nieba, to Bóg jest troszeczkę mniej obecny. To Bóg jest obecny w pewnych znakach, symbolach. Wierzymy w Kościele katolickim, że jest obecny w sakramentach. Tak, ale tak sobie czasami myślimy, że szczęśliwi byli ci, którzy mogli chodzić z Panem Jezusem, słyszeć Go, widzieć Go, być przez Niego dotkniętym. To byli szczęściarze. To byli szczęściarze. Mogli widzieć Boga na ziemi. A my? Cóż, trzeba żyć w oczekiwaniu na spotkanie z Bogiem, być może po śmierci. Czy tak jest naprawdę? Spójrzmy w Boże Słowo. W 13 rozdziale listu do Hebrajczyków święty Paweł pisze tak, pisze o Bogu. Sam bowiem Bóg powiedział, nie opuszczę cię, ani pozostawię. Powołuje się przy tym na kilka miejsc w Piśmie Świętym. W 6 wersie 31 rozdziału Księgi Powtórzonego Prawa Pan Bóg mówi tak. Bądź mężny i mocny i nie lękaj się. Niech nie bój się ich, gdyż Pan Bóg Twój idzie z Tobą i nie opuści Cię, ani nie porzuci. Dwa wersy dalej, w wersie 8 31 rozdziału mówi. Sam Pan, który pójdzie przed Tobą, On będzie z Tobą, nie opuści Cię, nie porzuci, nie lękaj się i nie drżyj. W księdze Jozuego w 1 rozdziale, w 5 wersie. Pan Bóg mówi, jak byłem z Mojżeszem, tak będę z Tobą, nie opuszczę Cię, ani nie porzucę. W 1 księdze Kronik, 28 rozdziale. Dawid mówi do swojego syna, króla, Salomona, nie bój się, nie przerażaj. Bądź mocny i dzielny, bo Pan Bóg, mój Bóg, będzie z Tobą, nie opuści Cię, ani nie zostawi. Język hebrajski ma to do siebie, że jeżeli chce coś powiedzieć, co jest ważne, to po prostu powtarza 2, 3, 4 razy. Czyli skoro Pan Bóg przez karty Pisma Świętego, przez swoje słowo powtarza, że nie zostawi i nie porzuci, to On jest swojemu słowu wierny. To co w zasadzie stało się po tym, jak Pan Jezus wstąpił do nieba? To jak Bóg jest obecny? Pan Jezus w 14 rozdziale Ewangelii Jana mówi tak. Jeżeli będziecie mnie miłować, zachowywać moje przykazania, ja będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby był z wami na zawsze. Ducha prawdy. Nie zostawię was sierotami. Mówi Pan Jezus. Mówi Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle do was w moim imieniu. On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Niech się nie trwoży wasze serce, ani się nie lęka. Czego nas Duch nauczy? To kilka wersów wcześniej. Pan Jezus mówi, kto we mnie wierzy, będzie dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję. Owszem, i większe od nich uczyni, bo ja idę do Ojca. O Duchu Świętym w innym miejscu, w 15 rozdziale w Ewangelii Jana mówi Pan Jezus, gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego ja poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o mnie. W 16 rozdziale, jakże pożyteczne jest dla was moje odejście, bo jeżeli nie odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie do was, a jeżeli odejdę, to go do was poślę. On zaś przyjdzie,
Duch prawdy doprowadzi was do całej prawdy. Nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy i oznajmi wam rzeczy przyszłe. I tak dalej. Pan Jezus wielokrotnie zapowiadał, że po jego odejściu pośle swojego ducha, który z nami będzie. Nie wiem, czy pamiętamy ten moment, kiedy Pan Jezus przyszedł do świętego Jana Chrzciciela i poprosił o chrzest. Kiedy Jan zanurzył Pana Jezusa w wodach Jordanu. Otworzyło się niebo. To słowo na otworzyło się niebo w zasadzie trzeba by przetłumaczyć, że to niebo się rozdarło, rozerwało się to niebo. I z tego otwartego, rozdartego, rozerwanego nieba stąpił na Pana Jezusa Duch Święty w widocznej postaci jakby gołębicy. Jan, opisując to wydarzenie, pisze, że stąpił i pozostał. Ten moment, który święty Łukasz opisuje w Dziejach Apostolskich, ten moment zstąpienia Ducha Świętego. To jest drugi rozdział Dziejów Apostolskich. Też opisuje Ducha Świętego, który zstępuje w fizycznych manifestacjach, znakach. Zstępuje. I nie ma nigdzie miejsca, żeby ten Duch wrócił z powrotem do nieba. Duch Święty, tu odważę się tego stwierdzenia, jest Bogiem z nami. To jest jedno z imion Pana Jezusa, Emmanuel, czyli Bóg z nami. I to też dla mnie jest jedno z imion Ducha Świętego. Oprócz pocieszyciel, adwokat, paraklet, jest Emmanuel, Bóg z nami. Mówi Pan Jezus, że wyleje na nas swojego ducha i że strumienie żywej wody popłyną z naszego wnętrza, ponieważ Duch Święty będzie w nas przebywał. Święty Paweł, wybitny teolog swoich czasów, faryzeusz, adept najlepszej faryzejskiej szkoły tamtych lat, mówi tak w pierwszym rozdziale, w pierwszym liście do Koryntian, w trzecim i w szóstym rozdziale. Mówi, czy nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Święty mieszka w was? Świątynia Boga jest święta, wy nią jesteście. Czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest? A w drugim liście do Koryntian podkreśla, bo my jesteśmy świątynią Boga żywego. Według tego, co mówi Bóg. Zamieszkam z nimi i będę chodził wśród nich i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Tu powołuje się na Księgę Kapłańską, w której Bóg mówi, umieszczę wśród was mój przybytek i nie będziecie sami. I nie będę się wami brzydził, będę chodził wśród was, będę waszym Bogiem, a wy będziecie moim ludem. Mówi Pan Bóg dalej, dałem wam możność chodzenia z podniesioną głową. Też powołuje się Paweł na księgę proroka Ezechiela. I u Ezechiela w 36 rozdziale Bóg obiecuje, dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza. Odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała. Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, żebyście żyli według moich nakazów i przestrzegali przykazań i według nich postępowali. Wtedy będziecie mieszkać w kraju, który dałem waszym przodkom i będziecie moim ludem, a ja będę waszym Bogiem. I mówi dalej Pan Bóg, zawrę z nimi przymierze pokoju, będzie to wiekuiste przymierze. A mój przybytek pośród nich umieszczę na stałe, mieszkanie moje będzie pośród nich, a ja będę ich Bogiem, oni będą moim ludem.
Ludy zaś pogańskie poznają, że ja jestem Pan, który uświęca Izraela, gdy mój przybytek będzie wśród nich na zawsze. Nie wiem, czy pamiętamy, ale po tym, jak Izrael wyszedł z Egiptu, podszedł pod górę Synaj, zawarł przymierze z Bogiem, Bóg dał dokładne instrukcje. I według tych instrukcji zbudowano Arkę Przymierza, w której umieszczono tablice kamienne, jakieś tam inne znaki obecności Bożej i zbudowano namiot, w której ta Arka przebywała. I to było miejsce, gdzie Bóg przebywał ze swoim ludem, gdzie można było go niemalże fizycznie zobaczyć i doświadczyć. Bóg tam był widoczny w postaci słupa dymu, obłoku dymu, słupa ognia i w innych manifestacjach. Oni wiedzieli, kiedy Boża obecność znajduje się nad namiotem spotkania. Można było to fizycznie zobaczyć. Bóg zapragnął takiej obecności wśród ludu. O tym pisze święty Jan, rozpoczynając swoją Ewangelię. On tam przytacza taki piękny chrześcijański, starochrześcijański hymn, w którym śpiewamy, że słowo, odwieczne słowo, które było u Boga, zamieszkało wśród nas. Słowo stało się ciałem, czymś widzialnym, dotykalnym i zamieszkało wśród nas. Tam dosłownie jest napisane, rozbiło namiot wśród nas. Tak jak Bóg rozbił namiot wśród swojego ludu, żeby był dostępny, żeby każdy, otwierając wejście swojego namiotu, mógł spojrzeć i zobaczyć, że Bóg mieszka z nimi. I przyszedł moment, kiedy po tym, jak Izraelici już osiągnęli jakąś swoją państwowość, mieli króla, króla Dawida. Dawid zobaczył, że on mieszka w pałacu, a Bóg, ich wspaniały Bóg, mieszka w namiocie. I poczuł się niewygodnie. I zaproponował Bogu, że zbuduje mu świątynię godną Boga. Pan Bóg trochę niechętnie, ale się zgodził. Mówi Pan Bóg przez proroka Natana: przez cały czas, gdy wędrowałem z całym Izraelem, czy choćby do jednego z sędziów izraelskich, którym nakazałem paść mój lud Izraela, przemówiłem kiedykolwiek słowami, dlaczego nie zbudowaliście mi domu cedrowego? Wygląda to prawie tak, jakby Bóg nie chciał świątyni, jakby nie chciał domu stałego mieszkania. Jakby pasowało mu to miejsce, ten sposób zamieszkiwania wśród ludzi. Bo wiedział, czym może się to skończyć. I to widzimy w Ewangelii, w zasadzie we wszystkich Ewangeliach, kiedy Pan Jezus przychodzi do świątyni i widzi, że cały kult Boga sprowadził się do handlowania z Bogiem. Tak, do kupowania w świątyni zwierząt, do składania ofiar przebłagalnych za grzechy, czy innych ofiar dziękczynnych, tak? Że, bo nie wiem, czy wiecie, ale te stoły, które Pan Jezus powywracał, czy te monety, które porozrzucał, tą całą zadymę, którą zrobił tam, on zniszczył to miejsce handlu, które było dobrym miejscem, to nie było złe miejsce, to nie byli jacyś ludzie, którzy przyszli handlować w świątyni, nie. To byli ludzie świątyni, to byli ludzie ze świątyni, usprawniając kult. Oni sprzedawali zwierzęta, które można było zrobić, złożyć w ofiarze, oni wymieniali pieniądze na pieniądze świątynne, to była jedyna waluta, którą można było płacić w świątyni. Oni robili dużo dobra, żeby ten kult, który przebiegał w świątyni, był poprawny, dobry, właściwy, tak? Ale pozbawiony serca i pozbawiony relacji z żywym Bogiem, który tej relacji pragnie od zawsze.
I dlatego Pan Jezus zdenerwował się. I dlatego powywracał wszystko. I dlatego przytoczył słowa z Księgi proroka Izajasza, 56 rozdziału i 7 rozdziału Księgi proroka Jeremiasza, że uczyniliście z mojego domu jaskinię zbójców, że mój dom miał być domem modlitwy dla wszystkich narodów, że każdy, taka była wizja Boga, on będzie szedł z Izraelem i rozpali Izrael swoim światłem tak, że wszystkie narody wrócą do niego z powrotem, że to nie będzie Bóg wyłączny, Bóg Izraela. Tak? Izrael zrobił z Boga swojego Boga, tylko swojego, tylko dla siebie, tylko jedynego, tylko zamkniętego w świątyni, tylko w jednym miejscu, któremu trzeba składać ofiary, którego trzeba wielbić, uwielbiać, który jest tak groźny, straszny i niebezpieczny, że trzeba go zamknąć w więzieniu tej świątyni. Że ktokolwiek, kto wejdzie do miejsca, gdzie mieszka Bóg, umrze. Nie trzeba zasłużyć na to w ogóle, żeby podejść do Boga. Że trzeba Boga przebłagiwać. Nie taka była wizja Boga. I to wszystko zmieniło się w momencie zesłania Ducha Świętego. W momencie, kiedy Pan Jezus spełni swoją obietnicę. Równocześnie Bóg spełnił swoją obietnicę. Bo Duch Święty, tak jak spoczął na Pana Jezusa, to spoczął na każdym wierzącym. I każdy z nas ma w sobie Ducha Świętego. Każdy z nas jest świątynią Boga i Bóg mieszka w każdym z nas tak jak w świątyni. Spełniło się marzenie Boga. Jest taki obraz w Apokalipsie, który często przytaczamy. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Ojciec Raniero Cantalamessa, niedawno nominowany kardynałem, ten, który głosi Boże Słowo domowi papieskiemu, ten, który głosi Ewangelię samemu papieżowi od 30 paru lat, mówi często, że tak jak on widzi ten obraz, bo my często myślimy, że Pan Jezus stuka, żeby go wpuścić do środka, a on nie. On stuka, żeby go wypuścić na zewnątrz, tak? On stuka w drzwi tabernakulum, żeby go wypuścić. On stuka w drzwi naszego serca, żeby go wypuścić. On stuka w drzwi naszych kościołów, żeby go wypuścić. Bóg nie chce być Bogiem zamkniętym w klatce. Bóg nie chce być Bogiem zamkniętym w jednym miejscu. Bóg nie chce być Bogiem, do którego przychodzimy tylko. I też czasami. Raz w tygodniu na 45 minut, bo jak dłużej, to już... Bóg chce być Bogiem z nami. Bóg chce być Bogiem obecnym. To jest pragnienie Boga, które realizujemy my. W sposób nieudolny, w sposób niedoskonały, w sposób... W jaki sposób? Zobaczmy, jak wyglądamy jako chrześcijanie. Czy wyglądamy jako ci, którzy niosą Bożą obecność, tak? Ten moment, kiedy rozerwała się zasłona w świątyni, tak? To jest to samo słowo, które mówi o tym, że rozerwało się niebo nad Panem Jezusem i stąpił Duch Święty. Ta zasłona rozerwała się od góry do dołu, od Boga do ludzi i Bóg otworzył swoją świątynię dla wszystkich i wyszedł z tej świątyni, żeby być obecny dla wszystkich, we wszystkich. Bóg jest Bogiem z nami. Bóg mieszka w twoim sercu. Ty jesteś świątynią Boga. Jeśli szukasz Boga, jeśli chcesz się z Nim spotkać, jeśli chcesz z Nim porozmawiać, to nie kieruj się gdzieś tam, daleko, do góry, na zewnątrz. Nie. Kieruj się tutaj. Zamknij się w swoim pokoju na modlitwie, w swojej izdebce i słuchaj. Bo tam jest Bóg. On do ciebie mówi.
z wewnątrz, nie z zewnątrz. My często, chcąc usłyszeć Boży głos, nasłuchujemy na zewnątrz, czy Bóg do nas coś powie z zewnątrz, a On do nas mówi cały czas, tylko że od środka. Bóg jest Bogiem obecnym. Bóg jest Bogiem z nami. Duch Święty nigdy nie wstąpił do nieba. Jest taki obraz, tym kończy się generalnie Apokalipsa, prawie że. Są ostatnie, to jest przedostatni albo ostatni rozdział Apokalipsy, gdzie Duch razem z Kościołem, razem z oblubienicą woła Maranata, woła przyjdź Panie Jezu. I Pan Jezus przychodzi. Duch będzie stał z nami do końca, oczekując przyjścia Pana Jezusa i z nami razem wstąpi do nieba, nowego nieba i do nowej ziemi. Tak spełni się Boża obietnica, tak spełnia się Boża obietnica, tak żyjemy w spełniającej się Bożej obietnicy. I teraz całość polega na tym, żeby wzbudzić w sobie tą świadomość mieszkającego w nas Boga. Nie zimnego, dalekiego, groźnego sędziego, tylko kochającego Boga, który pragnie być z tobą i pragnie iść z tobą w te wszystkie miejsca, które idziesz. Do tych pragnie spotkać się z tymi wszystkimi ludźmi, z którymi się spotykasz. Papież Franciszek powiedział jakiś czas temu, że czeka na taki moment, że przyjdzie Duch Święty i tak jak Pan Jezus powywraca stoły w naszych kościołach. Powywraca w te miejsca, w których zrobiliśmy sobie handel z Bogiem, w których zrobiliśmy z Niego Boga dalekiego, nieobecnego, którego trzeba prosić, przebłagiwać. On jest inny. Otwórz się na to. Otwórz serce na to, że Bóg jest blisko. Że Bóg jest z tobą. Że On cię nigdy nie zostawił i nie opuścił. Że On mieszka w twoim sercu rzeczywiście, realnie i prawdziwie. I nic tego nie może zmienić. Tak? Jedynie ty możesz w swojej wolności odwrócić się od Boga i Go nie chcieć. Co ważne, On mieszka w sercu drugiego człowieka. Niezależnie od tego, czy Go lubisz, czy Go nie lubisz. Czy się z Nim zgadzasz, czy się z Nim nie zgadzasz. On tam jest obecny. Zostawię was z tą myślą. I modlę się o to, abyś odnalazł Boga w tobie, abyś odnalazł Boga z nami, abyś odnalazł Emmanuela, abyś odnalazła Ducha Świętego, który mieszka w tobie, wypełnia cię, ożywia cię i jest źródłem wody żywej, która popłynie z twojego wnętrza, z twojego brzucha popłyną strumienie wody żywej. I niech te strumienie wody żywej z każdego z nas, z każdego wierzącego, płyną na cały świat. Stańmy się solą ziemi, stańmy się światłem świata, stańmy się źródłem życia dla ludzi. Nie dlatego, że my się będziemy o to starać, tylko dlatego, że otworzymy się na obecność Bożą w nas i ona zacznie się manifestować w nas, zacznie być widoczna. Ludzie zaczną przychodzić do nas nie dlatego, że jesteśmy fajni, tylko dlatego, że mamy w sobie Boga. Ludzie zaczną przychodzić dla nas, dlatego, że zaczniemy realizować testament Pana Jezusa. A jaki jest testament Pana Jezusa? Idźcie na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Uzdrawiajcie chorych, czyszczajcie trędowatych, wskrzeszajcie umarłych. Nieśmy Boga ludziom, nieśmy Boga światu. Nie zamykajmy Go w kościołach. Nie zamykajmy Go nawet w naszych sercach tylko dla nas samych. On puka, żeby wyjść. On puka, żeby być obecny.
każdej dziedzinie Twojego życia. I wszędzie tam, gdzie pójdziesz. Trzymajcie się, kochani. Zachęcam Was do tego, żebyście dali kciuka w górę. Zachęcam do tego, żebyście subskrybowali kanał. Żebyście polecili kanał swoim znajomym, swoim przyjaciołom. Zachęcam też do jakiejś interakcji, do komentowania, do wysyłania wiadomości. Zapraszam również na naszą stronę facebookową Projekt Owca. Zapraszam również do różnych serwisów podcastowych, gdzie znajdują się nasze, moje komentarze do niedzielnej liturgii słowa. A póki co, niech nam Pan Bóg wszystkim błogosławi, żebyśmy stawali się lepsi przez to, że On mieszka w nas.